Ojciec Grzegorz Kruz, dominikanin. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, wersety od 21 do 25. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą daną przez Niego samego jest życie wieczne. Przyznaję, że kiedy patrzę na ten fragment listu świętego Jana, od razu zadaję sobie pytanie, o jaką prawdę chodzi. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie. Chodzi o prawdę, którą wszyscy znają, czyli nie tylko ze słyszenia, nie tylko z poznania, zrozumienia, ale jakąś prawdę zaszczepioną. I myślę, że Janowi chodzi o tę prawdę, że Bóg jest miłością. Przecież dwa rozdziały dalej pisze wyraźnie w swoim liście, Bóg jest miłością. Chodzi o tę prawdę, dzięki której rozpoznajemy, kim naprawdę jest Bóg i kim naprawdę jest Jego Syn, o którym tutaj w tym fragmencie jest mowa. Pamiętam, że kiedy pracowałem z młodzieżą wiele lat, czasami rozmawiałem z młodzieżą i zadawałem pytanie, czy Pismo Święte, potężną księgę, Stary, Nowy Testament, da się streścić w kilku zdaniach. Młodzież rozmawiała, dyskutowała, dawała różne argumenty i zawsze mówiła, że nie da się streścić Pisma Świętego. Wtedy mówiłam, że tak naprawdę Pismo Święte, całe Słowo Boże można streścić w jednym słowie. To jest słowo kocham, wypowiedziane przez Boga do człowieka. Tak naprawdę nic więcej w tym Piśmie Świętym nie ma, jak tylko to, że Bóg kocha. Bóg jest miłością, o tym mówi święty Jan. I tę miłość wypowiada stwarzając świat dla człowieka, wypowiada stwarzając samego człowieka. Kiedy ten człowiek nie rozumie tej miłości, gubi się, mówi o tej miłości w przykazaniach. Kiedy człowiek nie rozumie tej miłości, mówi przez proroków, że kocha. Kiedy człowiek nie rozumie dalej tej miłości, wreszcie to wieczne słowo kocham Boże staje się ciałem. Słowo Boże kocham staje się ciałem. Syn Boży stał się człowiekiem. I to jest to znanie Syna i znanie Ojca. Poznać Ojca to poznać Syna, poznać Jego miłość. Przez Syna poznajmy, że Bóg jest miłością. Trwamy w tej oktawie Bożego Narodzenia i chyba ta prawda bardzo mocno jest nam uświadamiana. Bóg jest miłością. Bóg stał się człowiekiem, bo kocha, bo chce być blisko człowieka, bo robi wszystko, aby ten człowiek był blisko Niego. Stał się człowiekiem, aby dotknąć tego wszystkiego, co ludzkie i dać się samemu też dotknąć. To jest prawda o Bożej miłości. To jest poznanie Ojca, to jest poznanie Syna. Ale w dzisiejszym fragmencie słyszymy jeszcze o tym, że obietnicą daną przez Niego samego jest życie wieczne. Jest życie wieczne i to też prawda o Bożej miłości. Przecież On stał się człowiekiem po to, żeby być blisko człowieka. Czasami ten człowiek się oddala od Pana Boga przez grzech. I zrobił wszystko, aby ten grzech zniwelować, zniszczyć, dać pomoc. Dlatego jest Mesjaszem. W dzisiejszym fragmencie słyszymy o tym, że jeśli ktoś nie uznaje go za Mesjasza, jest antychrystem. Jest Mesjaszem, bo kocha. Jest Mesjaszem, bo go kładzi grzech. Jest Mesjaszem, bo zaprasza każdego z nas do tego życia razem z Nim, do życia wiecznego.